No cześć. Start. Słuchajcie, teraz mamy chwilę dla siebie. W końcu może coś nam się uda nagrać. W końcu, jak to brzmi. Tak, byliśmy w ogóle, możemy przejść obok tej knajpki, co? Dobra. No, aż takiego szału to znowu nie było, nie przesadzajmy. Zupki były naprawdę dobre, ale... Znaczy w ogóle jesteśmy w Makarskiej. No nie wiem, nie wiem, czy byśmy zdążyli zagrać w ogóle, znaczy nagrać się od początku. Więc od razu przekieruję się tutaj na ulicę, nie będziemy w ogóle się pokazać, bo to jest mało istotne. No, to z racji tego, że byliśmy ze znajomymi, no to mało czasu mieliśmy takie łażenie i gadanie, bo... I nagrywanie, także może teraz... Ale już po paru dniach też ma to większy sens, bo też więcej troszeczkę wiemy. Tutaj no. Mamy targ ze świeżymi owocami, warzywami i tak dalej. Ogólnie Makarska nie jest dużą miejscowością. W sezonie podobno jest dużo bardziej żywa. No ale to już jak mówiliśmy, przyjechaliśmy sobie na taki krótki, mały urlopik, także akurat na to nie narzekamy. No pokażemy wam w ogóle, co tutaj się dzieje, a dzisiaj akurat dzieje się więcej niż ostatnio. Tu jesteśmy tak, na takim... Pamiętajcie w sumie, że początek czerwca to jednak nie do końca sezon, tak jak czasem gdzieś tam możecie wyczytać w internecie, tak jak myśmy to zrobili. Ponieważ z początkiem czerwca tak naprawdę oni tutaj zaczynają się ze wszystkim rozkładać. Mowa tutaj oczywiście o głównie o jakichś barach na plaży, klubach i tego typu rzeczach. Knajpy owszem są wieczorami pootwierane, ale niestety po godzinie 23 jest już smutno i cicho. Dokładnie. Nawet jeżeli coś już jest otwarte, no to mimo wszystko tłumów nie ma, także zależy na co się tak naprawdę nastawiacie. Słuchajcie, tak pokrótce, gdzie się znajdujemy, akurat to jest niedaleko naszego mieszkanka, jest to jakiś plac z kościołem centralnym tutaj, dzisiaj jest jakiś koncert. Tak, typu, jest to w sumie można powiedzieć typu, taki mały ryneczek, no bo... Typu Kraczyk i Spółka. Tak, to jest taki mały chyba ichniejszy ryneczek, zabudowany właśnie, tak jak widzicie, no typowy właśnie rynek, czyli kamienice no. Wokół. Ich kamienice też są takie dosyć charakterystyczne, bym powiedziała. Fajnie, że są też właśnie takie uliczki. Mają chyba bzika na punkcie właśnie kwiatków i... No, kaktusik. Nie, no to niekoniecznie. Chodźmy dalej, bo tutaj... Nie, widzicie ten kaktusik na pewno. 5-metrowy. Ale mają właśnie bzika na punkcie przyozdabiania swoich balkonów żywymi kwiatami. Jako, że też mam na punkcie kwiatów bzika, no to zauważam to od razu i niektóre naprawdę robią wrażenie. Na przykład zobaczcie sobie, tego typu mury, no takie typowe stare kamienice, tak? Okna nie są za duże i to też pewnie ze względu na to, żeby było chłodno przez cały czas. Taki jest na pewno zamysł. W mieszkaniu, które my wynajmujemy, nie będziemy wam go raczej pokazywać, bo nie jest to nic specjalnego, ale właśnie kurczę taki ewenement, że grzeje jednak przez cały dzień słońce, a my znajdujemy się z takiej strony, że w środku po prostu jest taki chłodek, jakby cały czas kliwą chodziło. No i to jest fajne. No i właśnie te okiennice takie jak najmniejsze, byleby jak najmniej słońca się dostawało do środka. Co możemy jeszcze powiedzieć tak notabene na szybko, bo byliśmy dzisiaj... Właśnie oni tutaj też w tej knajpie i dlatego nas chyba przyciągnęła troszeczkę. No dokładnie. Bo jest taka... No właśnie, powiedz, o co chodzi. Żywa. No i tak przechodziliśmy właśnie dzisiaj ten, kurczę, taka fajna, klimatyczna, mała knajpka. No i wydaje się, że faktycznie jest taki rodzinny, taki mały interesik. Kolega był w toalecie i mówi, że w sumie wszystko tam można znaleźć i szczoteczkę do zębów i piankę do golenia. To znaczy, że to jest faktycznie prywatny dom. No ale i zjedliśmy całkiem przyzwoicie. Bardzo fajny obiadek. Na promenadzie się stołować, bo... Tak, to się nazywa Chrpina, tak? Jeżeli dobrze widzę. Chrpina. Chrpina. No, myślę, że znajdziecie bez problemu. Tak, na wprost jest... takiego dużego statku, Kalipso, albo innych cumujących tutaj tych wycieczkowców. Teraz tutaj tak właśnie odepnąć, się idzie jeden z tych. No i zobacz, tam na przykład na górze takie balkoniki. I też wydaje mi się, że zamysł jest też właśnie taki sam, żeby jednak przysłonić ten balkon i żeby jak najmniej tam tego światła się dostawało. Jeden był piękny, no Jezu, szkoda, że go już nie zobaczymy. Ale nagrywamy, czy ja cały czas, cały czas. Mam teraz musimy, słowo. Musimy naprawdę nadrobić te kilka dni, gdzie nie mieliśmy okazji. Ale to jest, wydaje mi się, że to ma większy sens właśnie po paru dniach.
bo jeżeli nie było się gdzieś wcześniej, no to też wie się tyle samo co nic, tak? No i jeden balkonik był piękny z winoroślami i już tam sobie winogronka zakwitały pięknie i zazdroszczę. Przejdziemy sobie na drugą stronę, żeby tutaj po tym deptaczku powiedzmy też tak nie biec. Tak, my jesteśmy, lokum mamy przy porcie. No. Czekajcie, żeby nas nie przejechali. Dobra, idź. Także schodzimy dosłownie jakieś 100, może 150 metrów w dół i jesteśmy w porcie. W wszystkich tych uliczkach są... mogliśmy też tą drogę pokazać, bo tutaj jest normalna kostka. Ale we wszystkich tych uliczkach drogi są wysypane jakby takimi kamyczkami, tak? Znaczy wysypane, no wyłożone kamieniami i trzeba uważać, bo są bardzo śliskie, zwłaszcza, że poziom tych wszystkich uliczek jest mniej więcej taki. Czem? Co? Nic, bo mnie gonisz strasznie szybko. Że idę? Zaraz dostanę zadyszki po obiedzie. Bo ja chcę wszystko szybko. Zara, mam jeszcze parę dni. Pozbędziemy się mądziołów ponownie na parę razy i będzie okej. Dobra, potem ten mądzioł zobaczy to. Nie mów tak. Mądzioł. Jest mądzioł. On o tym wie. No i to jest port. Port jest bardzo taki klimatyczny jak to port. Fajny. Nie za duży w sumie. Parę fajnych jachcików tutaj przypływa. No i sporo takich, wiecie, naganiaczy, że... Znaczy, powiemy tak, że generalnie... nam odradzono wycieczkę. Osoby, które były, mówią, że nic ciekawego, cały dzień pływania, ale no... To jest, mi się wydaje, kwestia tak... Czy ktoś lubi, no, bo jak ktoś lubi płynąć z taką łódką, to, no to fajnie, ale żeby pojechać zobaczyć, bo to generalnie chodzi o to, pokażę tutaj na plakacie. Płyniecie sobie takimi łódeczkami, jak tutaj wszystko widzieliście. Na przykład nasza na taką wyspę Bol. Tak, że za 1000 kun mogliśmy popłynąć w czwórkę. Znaczy 250 kun od osoby, może tak. No bo nie wiedzą, ile osób może na przykład z nami pojechało, więc... Widziałam 4 osoby. A, widzicie. 1000 na 4 daje 250 przeważnie. I w ofercie mieliśmy wypłynięcie o godzinie 9, powrót o godzinie 18. Niby miała być impreza na statku, jedzenie i tak dalej, ale jest to wszystko tak naprawdę zrobione po najniższej linii oporu i wydaje mi się, że nie warto z tego korzystać. Ale na pewno warto się teraz odwrócić w tamtą stronę. Co jest też bardzo fajne właśnie i chyba no, nie widzieliśmy tego jeszcze nigdzie indziej. Czyli co? Czyli połączenie gór i morza, no. Robi to naprawdę ogromne wrażenie. Takich gór, wiecie, gór. Tak. Okej, słuchajcie, tak jeszcze dwie szybkie informacje, bo mamy dobry widok. Jak będziecie w porcie, po lewej stronie koło Osejawy, tego dużego hotelu, jest tam taka grota. W tej grocie w sezonie jest normalnie klub, może nam się uda go jeszcze, jak go uruchomią. Złamać, mają go jutro otwierać, z tym, że no nigdzie nie było dokładnie ani informacji jakiejś. Czyli to jest jedno takie miejsce. Drugim miejscem jest, znaczy po drugiej stronie, jest dokładnie to samo, też jakaś konkurencja. I tak samo od Osejawy po lewej stronie, tamta strona promenady, to jest powiedzmy takie miejsce, gdzie są jakieś te puby z muzyką. Jest tam też parę jakichś takich mniejszych klubików. No ale niestety oczywiście na razie są puste, więc w sumie nie działają za bardzo. A czy my zobaczymy teraz ten zupełnie drugi koniec i cypel? Któryś koniec, tak, nie wiem czy cypel. Chodzi mi o to, że idąc wzdłuż plaży, czyli na przykład... Czemu robisz taką minę? Za dużo gadam? Nie robię miny, ale przerwałaś mi. Przepraszam, dokąd? Kończyłem swój wątek. No i to tyle. Dobra, to teraz ty. Ja mam zacząć wątek. Chodziło mi o to, że idąc wzdłuż plaży, czyli generalnie chodzi mi o tą plażę na... w kierunku, który my teraz zmierzamy. Inaczej, punkt też rozpoznawczy to jest Miramare hotel, tak? I za tym hotelem znajdują się właśnie plaże i generalnie można wzdłuż tej plaży dojść właśnie jeszcze na kolejny koniec, że tak powiem. Jest tam taki cypelek i dosłownie na końcu tego cypla jest bardzo polecany beach bar, który się nazywa... Plaża. Beach bar, mówię. A. Liba bar? Nie. A, Buba bar. Buba.
Biba, no dobra. Znaczy, w Bubie jest Biba. Za Miramary jeszcze a propos klubu, jak już tak wejdziemy, zanim po drugiej stronie jest główna plaża w ogóle i w niej znajduje się, który jeszcze jest oczywiście też nieotwarty, taki mały beach bar plaża. Natomiast właśnie to, o czym Patrycja mówi, to trzeba iść na koniec po prostu. Czyli w tamtą stronę koniec. Dokładnie, jak patrzycie na Miramarę w prawo, tak? Wzdłuż plaży, do samego końca, na samym końcu jest taki dupny dźwig, bo dla mnie to jest dźwig, ale jak doszliśmy, zobaczyliśmy napis, że tam jest bungee. No więc jest... Tak, tylko że to jest parę kilometrów tak naprawdę, no piechotą jest to pół godziny, ale można sobie podjechać. No, to zależy właśnie, jak macie zamiar się tu przemieszczać. My mamy auto odstawione na parkingu, który jest oddalony kawałeczek, tak gdzieś 15 minut drogi nogami. Moment. Doktory. Miniemy. Przepraszam, ale... No i my po prostu auto odstawiliśmy tam. Jest to na podwórku jakichś znajomych naszego tutaj tego rezydenta, jak to Darek ostatnio nazwał. No to jest rezydent, no co? No wszystkie inne parkingi są płatne, także trzeba pamiętać o tym. Poczekajcie chwilę, bo muszę na chwilę ogarnąć gimbal, albo mi się rozłączył. Bo macie widok jak na pijanego Jasia pod kątem. Okej, okay, powinno być lepiej. No, także to są takie miejsca, które generalnie wiemy, że są, ale nie wiemy, czy istnieją naprawdę. W sezonie podobno. Czyli inaczej, wiemy, że istnieją, ale nie mieliśmy okazji sprawdzić tego. Tak naprawdę są. No właśnie. Dobra, słuchajcie, robimy małą pauzę. Musimy ponagrywać trochę lotnych materiałów i za chwilę do Was pewnie wrócimy z kolejną dawką informacji.